Witam wszystkich, ja jestem Kucyk i to jest mój poradnik dla początkujących graczy w Counter-Strike Global Offensive. Poradnik ten jest skierowany dla osób w przedziale rangowym od Silvera do Szeryfa, a może nawet dla wyższych rang. Istnieje wiele poradników na YouTubie, jednak zawarte w nich informacje są przede wszystkim takie jak strzelać, jak kontrolować recoil i w zasadzie tylko tyle. Lub może jak wchodzić na bombsite, tak jak powstrzymywać terrorystów od wchodzenia na bombsite. Ja skupię się na troszeczkę bardziej podstawowych rzeczach. Może zacznijmy od zakupu ekwipunku i broni na respie na początku rundy. W turniejowym trybie gry mamy na to 15 sekund. Myślę, że to jest aż nadto, żeby kupić, nie wiem, kevlar, karabin, granaty i defuza. Naprawdę to jest istotna rzecz, żeby zacząć już rushować lub biec na bombsite wtedy, kiedy zacznie się runda, a nie dopiero kilka sekund po tym. Po prostu będziemy mieli wtedy przewagę nad... A no może nie przewagę, ale będziemy mieli takie same szanse jak przeciwnik, który również szybko kupi swój ekwipunek. Następna kwestia, którą chciałbym poruszyć, to movement i crosshair placement, czyli jak będziemy się sprawnie poruszać po mapie i jak będziemy pozycjonować swój celownik. Chodzi mi tutaj o następującą rzecz. Jeśli, załóżmy, wchodzimy, jeśli jesteśmy terror i będziemy wchodzić na bombsite B, należy pamiętać, żeby nie wychodzimy nigdy tak, tylko zawsze staramy się mieć celownik po pierwsze na wysokości głowy przeciwnika, a po drugie trzeba sprawdzać wszystkie miejscówki, czyli nie wychylamy tak, to najpierw sprawdzamy tu, potem wychylamy tak, potem dopiero tak. Sprawdzamy wszystkie miejscówki i zawsze celownik trzymamy przy ścianie, tak? Nie. Jak sprawdzamy ciemnie, no to nie wychodzimy tak i dopiero potem robimy korektę, tylko od razu wychodzimy z celownikiem tam, gdzie może być przeciwnik, czyli w ciemni, może tutaj, może na trójkach. No to jest podstawowa rzecz, ale naprawdę bardzo przydatna, bo skraca czas, w którym możemy kogoś zabić, bo jeśli wychylamy na banan i tam może być koleś, no to jeśli wychylimy tak, no to będziemy potrzebowali trochę więcej czasu niż on, żeby nacelować mu na głowę i go dopiero zabić. A jeśli wyjdziemy z celownikiem od razu na jego głowy, to starczy pociągnąć za spust i koleś powinien leżeć, jeśli oczywiście dobrze się wcelowaliśmy. Następną rzeczą, jaką chciałem poruszyć, to kwestia grania na słuch i radar. To są naprawdę bardzo ważne rzeczy w CS-ie, które mogą nam dać przewagę nad przeciwnikiem. Naprawdę, starajmy się słuchać wszelkich kroków, wszelkich strzałów. To naprawdę dużo nam da informacji na temat lokalizacji przeciwnika. No i patrzmy na ten radar, tak? Jeśli ktoś strzela, no nie licząc wabików, ale jeśli przeciwnik strzela, no to na minimapie pokaże nam się czerwona kropka i będziemy mogli także ich zlokalizować przez to. Jeśli mówimy o kwestii słuchawek, to spotkałem się z wieloma opiniami, że ludzie mówili, że droższe słuchawki są dużo lepsze, że dają większą przewagę. Szczerze, gówno prawda. Równie dobrze w słuchawkach za 20 zł, jak i za tych za 400, w zasadzie będziemy grali tak samo. Jedna różnica jest taka, że w słuchawkach, na tych droższych słuchawkach, jakość dźwięku po prostu jest lepsza. Nie są one, te dźwięki nie są takie płaskie, mają więcej basu. Po prostu przyjemniejsze w używaniu, ale równie dobrze, że za zwykłych słuchawkach, nie wiem, z Tesco za 15-20 zł będziemy grali w zasadzie tak samo. No oczywiście już jeszcze jest kwestia wygody, czyli czy nauszniki są miękkie, czy dobrze leżą i czy nas uszy nie będą bolały. Ale jeśli nie mam pieniędzy, to równie dobrze możemy w tanich słuchawkach też grać w CS-a. Następna rzecz. Czułość myszki. Czułość myszki i akceleracja myszki. Jeśli wejdziemy sobie w ustawienia CS-a, klawiatura i myszka, tutaj mamy takie coś jak akceleracja myszy. Radziłbym wyłączyć tą opcję, gdyż no po prostu gorzej się gra z tą opcją włączoną, tak? Bo myszka nie chodzi zawsze tak samo na akceleracji, tylko załóżmy, jeśli robimy taki ruch, no to będzie tak samo, ale jeśli zrobimy taki ruch, to zamiast myszka polecić nam tam, to poleci nam tam. Jak mocniej ruszymy myszkę. Dlatego radziłbym to wyłączyć. Są dwie opcje, znaczy może nie dwie opcje, tylko trzeba obie opcje wyłączyć w CS-ie. Pomoc i opcje, klawiatura i myszka, i należy wyłączyć tutaj akcelerację myszy.
A także w Windowsie, w panelu sterowania, następnie mysz i tam gdzieś będzie opcja do wyłączenia przyspieszenia sprzętowego. Także koniecznie wyłączmy tę opcję. Co do czułości myszy w grze, no ja akurat gram na bardzo niskiej czułości. Może dlatego, że moja mysz akurat aktualnie jest ustawiona na 1800 dpi, ale w przypadku gdy jeśli miałbym włączone 450 dpi, to miałbym sensitivity około 2, no 2 z hakiem, tak? Moim zdaniem, i wiele osób też to powtarza, lepiej jest grać jednak na mniejszej czułości myszy, tak? Bo jesteśmy wtedy bardziej po prostu precyzyjni. Możemy lepiej strzelać headshoty. Jeśli mielibyśmy czułość myszy w grze ustawioną na jakieś, nie wiem, 8, no to po prostu z każdym ruchem myszy byśmy robili coś takiego, tak? To mija się z celem, jesteśmy wtedy nieprecyzyjni. Ja wiem, że nagła przesiadka na dużo mniejszą czułość myszy jest trudna, ale polecam każdemu. Jak dobrać odpowiednią czułość myszy od siebie? No, zależy jaką mamy jeszcze podkładkę. Ja akurat mam w miarę dużą podkładkę, więc robię tak, że w zasadzie pełny obrót od krawędzi mojej podkładki do lewej strony to jest mniej więcej jakieś 300 stopni, może troszkę mniej. No, uważam, że takie ustawienia myszy są, no, przynajmniej dla mnie są idealne. Następna kwestia, którą chciałbym poruszyć, to różnice między CS Global Offensive a 1.6, bo wielu graczy wcześniej grało 1.6. No nie będę tutaj poruszał tematu Source'a, bo ja w Source'a nie grałem, ale w CS 1.6 grałem. No, przez ładne kilka lat, 6 lat może. No i co? No, przesiadka na Global Offensive jest, no, jest trudna. Inaczej się strzela, inne są dźwięki w grze, trudniej lokalizować graczy na słuch. No, przede wszystkim rozrzut. Rozrzut jest inny. Także profesjonalni gracze, na przykład gracze Virtus Pro też o tym na początku mówili, że ciężko im było się przystosować, że zupełnie inaczej. Pamiętam, chyba Tas mówił, że w ogóle na początku myślał, że to nie ma chyba sensu granie w tą grę, no ale jednak udało im się dostosować i chyba są zadowoleni. Także tak, czy gracz, który dopiero uczy się grać w CS-a na Global Offensive, pierwszy raz ma styczność w ogóle z CS-em poprzez Global Offensive, ma lepiej, czy ma lepiej ktoś, kto przesiada się na przykład z 1.6? No, wydaje mi się, że jednak osoba, która wcześniej grała w 1.6, ma troszeczkę przewagę. No, po prostu game sense, movement, to wszystko zostaje, tak? A jedynie należy się nauczyć no, tych dźwięków, inaczej rozpoznawać dźwięki, lokalizować i no inny spray pattern i no, po prostu inny rozrzut. Dobrze, przejdźmy może do, jeśli mowa o turniejowym trybie gry, to przejdźmy do pierwszej rundy, czyli rundy pistoletowej. Co należy kupować na początku rundy? Czy warto kupować pistolety? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem te pistolety, które mamy na start, czyli USP albo P2000 w CT lub Glocka w Terror, wydaje mi się, że te bronie są idealne na pierwszą rundę. Więc mamy te $800 do dyspozycji. Moim zdaniem warto albo kupić Kevlar, albo kupić zestaw granatów jakiś. Można kupić Smoka, Flesha, Fake'a. Nie radziłbym też zostawiać w ogóle pieniędzy, czyli nie kupowanie nic. No, moim zdaniem mija się to z celem. Tak. Jeśli przegramy pierwszą rundę, czyli rundę pistoletową, to co robić? Moim zdaniem warto zrobić tak zwanego force buy'a. Znaczy kupujemy Kevlar, koniecznie z hełmem, i kupujemy jakiś dobry pistolet. W CT będzie to 5.7 lub P250, a po stronie Terro najprawdopodobniej będzie to Tech-9, ma dużo nabojów w magazynku. No i naprawdę jest to świetny pistolet na drugą rundę, jeśli przegraliśmy pistoletówkę. Natomiast jeśli przegraliśmy pistoletówkę po stronie Terro, ale był plant bomby, podłożyliśmy bombę, nieważne czy... Znaczy, jeśli ona nie wybuchła, ale podłożyliśmy bombę, no to w drugiej rundzie będziemy mieli trochę więcej pieniędzy. Na oko jakieś 2600-2500 dolarów, coś takiego. No i co w takiej sytuacji robić? No to
Ja radziłbym w takiej sytuacji jednak nie robić tego force buya, tylko zrobić czyste eko, ewentualnie jakiś tani pistolet, może P250. I to wszystko. I po prostu jak najszybciej skończyć tą rundę. Nie wiem, oczywiście starać się zrobić jak najwięcej killi, może nawet starać się wygrać rundę, ale jeśli mieliśmy plan w poprzedniej rundzie, to po prostu zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy się da po to, żeby w następnej rundze, po prostu rundzie zrobić full buya, tak? Już móc kupić zestaw granatów, kevlar i kałacha. Co natomiast, co zrobić, jeśli... Jak w ogóle zrobić force buya po stronie CT, po przegranej pistoletówce? Oczywiście kupujemy kevlar, tak, z hełmem, kupujemy, no, załóżmy 5-7, i co robimy? Czy kryjemy BS-y tylko, czy może pushujemy? No właśnie, można zrobić to dwojako, albo po prostu siedzieć na głęboko w BS-ach i starać się bronić BS-ów, albo postarać się zaskoczyć przeciwnika. Na przykład we dwie osoby pushujemy tutaj bananem i staramy się zabić jak najwięcej terro. Załóżmy, tu będzie jeden lub dwóch. Jeśli uda nam się ich zabić, to po prostu bierzemy kałacha i spieprzamy, gdzie pieprz rośnie. Wracamy na BS-a, nie pushujemy dalej, bo najprawdopodobniej tamci terror, którzy zginęli, dali już info swoim kolegom, że pushują banana, że CT pushuje banana, no i nas zabiją, tak? Więc lepiej zachować te bronie, wziąć je i albo wrócić na bombsite, albo pomóc kolegom na przykład na bombsite A, bo tam terror wchodzą. Próbować wygrać rundę. Jeśli natomiast, załóżmy, zachowaliśmy te, podnieśliśmy tego kałacha po zabitym terro i widzimy, że już raczej nie mamy szansy na wygranie rundy, bo załóżmy terrorystów zostało 3 lub 4, a nas 1 lub 2, no to jednak radziłbym zachować tą broń. Schować się gdzieś na mapie, na przykład jeśli to jest Inferno, to albo schować się na side B gdzieś, albo w ruinach, albo iść do apartamentów blisko respa terro, tak? Starać się zachować tą broń. Dobrze, następna sprawa. Jeśli wygramy pistoletówkę, jakich zakupów dokonujemy? Oczywiście kevlar z hełmem. I radziłbym, żeby jednak cała drużyna nie kupowała tych kałachów, bo to jest za duża inwestycja i jeśli przeciwnicy zrobią force buya to i nas zabiją, no to zdobędą nasze dobre bronie, a my będziemy kompletnie bez kasy. Więc co robimy? Ja bym polecał zrobić coś takiego. Ze 3 osoby w drużynie niech kupią jakieś PM-ki, jakieś pistolety maszynowe. Oczywiście z kevlarem i z hełmem. No i ze 2 osoby mogą kupić ewentualnie tego kałacha, czy M-kę, lub jakiegoś Galila lub Famasa, tak? Moim zdaniem jest to jak najbardziej dopuszczalne ustawienie. Dobrze, następną kwestią, którą chciałbym poruszyć, to jest wybór pomiędzy M4A1S i M4A4. Zalecałbym dla początkujących graczy, którzy jeszcze nie do końca celnie strzelają, żeby jednak grali z M4A4. Główna różnica jest taka, że po prostu M4A4 ma 30 nabojów w magazynku, a M4A1S ma ich tylko 20. No, dla mniej doświadczonych graczy jest to bardzo mało i szybko im się te naboje skończą i wtedy są w poważnych tarapatach. Jeśli jesteśmy bardziej skillowi i potrafimy zabić 2-3 kulami, no to jednak kupmy. Znaczy, to jest kwestia indywidualna, tak? Preferencji. Komu lepiej, wygodniej się strzela. Dla mnie M4A1S jest tyle dobre, że po prostu jak strzelamy przez smoka, to nie widać skąd strzelamy. Nie widać tego śladu lecącej kuli, jakby, tak? Tych iskier, jakby. Ja po prostu się przyzwyczaiłem już z tą M-ką grać i jest dla mnie idealna. Dobrze. Następna kwestia to... Jak grać na eko? Znaczy, jeśli robimy po stronie CT eko, czyli nic nie kupujemy w zasadzie, to nic. To co robimy? No, moim zdaniem nie warto robić normalnego ustawienia, czyli na przykład 3 graczy na A i 2 graczy na B i po prostu siedzieć w BS-ach. No, to jest dla mnie bez sensu, bo prawdopodobnie i tak zginiemy. Ale też nie ma co raszować, załóżmy, banana nawet dwóch, bo no nie oszukujmy się, bez kevlara, jeśli zraszujemy i spróbujemy kogoś zabić, no to raz, że pistolet mamy słaby, bo mamy tylko, załóżmy, USP. Wystarczy i to, że nie mamy kevlara, to wystarczy, że terrorysta trafi nas jedną kulą i już nam celownik podskoczy, tak? Nie będziemy w stanie celnie strzelać. Dlatego, jeśli już, to mój pomysł jest taki, albo zrobić stacka, załóżmy 5 osób na B, lub 4, a jedna osoba na A i po prostu czekać, może się uda, może akurat wbiją wszyscy terroryści, załóżmy, na bombsite B i my ich wtedy zaskoczymy i będziemy ich wyciągać, bo mamy tutaj całą drużynę, tak? No opcją też
Jest, po prostu, no ja lubię to robić, tak? Jeśli załóżmy, że słyszę, że biegną terroryści na bomb site B, jestem tu z kumplem, no to mówię mu tak, schowaj się w ciemni, ja tutaj się schowam na trójkach i w zasadzie nie wychylamy się, póki nie będą robić planta. Lub nie będą bardzo blisko, tak? Czyli po prostu udajemy, że nas tu nie ma, że zrobiliśmy załóżmy staka na A i oni się cieszą, że weszli na niekryty bomb site. Załóżmy, że terroryści już wchodzą. Słyszę, że jeden biegnie gdzieś tam w ruiny, jeden będzie chciał plantować, jeden biegnie na CT, a jeden idzie jednak sprawdzić te trójki, gdzie ja stoję. No to jeśli słyszę, że jestem że on jest bardzo, bardzo blisko, no to wychodzę i staram się go zabić, oczywiście strzelam mi w głowę. W tym momencie mój kumpel, który siedzi w ciemni, też wychyla i stara się zabić tego, co plantuje bombę. Moim zdaniem jest to fajny element zaskoczenia i polecam taką taktykę od czasu do czasu. Dobrze, następna kwestia. Jak grać AWP, kiedy kupować AWP? A więc mi tak. Nie zalecam grania więcej niż dwóch awek na drużynę. I jeśli gramy po stronie CT, uważam, że rzeczą po prostu karygodną jest, żeby dwóch graczy grających, kryjących bomb site B, zakupiło awki. Jeśli już, to tylko jedna, która stoi na szpulach lub na respie tutaj. Albo tutaj, jak która patrzy, tak? Banana. Nie może być takiej sytuacji, że po prostu dwie osoby grają z dawką na B. No bo nie trafimy strzałów, terror wleci i w zasadzie jest po nas. I tak. Momencik. Z dawką możemy grać na dwa sposoby. Możemy grać defensywnie. To jest, kryjemy tylko jednej pozycji, załóżmy. Jesteśmy wcelowani w jeden punkt i jeśli terror biegają, to po prostu ich zabijamy. Czyli jesteśmy defensywnym snajperem. Lub możemy grać defensywną awkę. To znaczy wychylamy, chodzimy z awką, nie jesteśmy tylko wcelowani w jeden punkt przez większość czasu, tylko chodzimy, tak? Biegamy. Biegamy i po prostu poruszamy się z tą awką, zmieniamy pozycję. Staramy się zabić jak najwięcej przeciwników. Dla początkujących graczy jednak polecałbym być defensywnym snajperem. Mniej razy zginiecie, uwierzcie mi. Następna kwestia. Aha, jeszcze zapomniałem kiedy kupić. Załóżmy, że wygraliśmy pistoletówkę. W drugiej rundzie kupiliśmy naprawdę taniego SMG, taniego PMA. Załóżmy za jakieś 1200-1400 dolarów. I w trzeciej rundzie, po wygranej kolejnej rundzie, czyli po wygranej drugiej rundzie mamy załóżmy 6000. Czy w takiej sytuacji w trzeciej rundzie kupować tą awkę, czy nie? Ja bym powiedział, że no to zależy, ale odradzałbym początkującym graczom zakupywanie awki, bo tak. Kupimy sobie awkę i kupimy sobie Kevlar z hełmem i w zasadzie to jest wszystko, bo praktycznie wydaliśmy wszystkie swoje nasze pieniądze. Zalecałbym jednak kupowanie awki w późniejszej fazie gry, jak nie wiem, piątej, w szóstej rundzie może. Tak, żeby nas było stać na zestaw granatów, na defuse kita, Kevlar z hełmem. I jeszcze jedna kwestia, czy kupować awkę, gdy nie stać nas na nic innego. Załóżmy, mamy 4750 albo 4800 dolarów. Czy w takiej sytuacji kupować awkę? Nie zalecałbym. To jest tak zwany glass cannon. Dobrze, fajnie, mamy awkę, ale ktoś nas trafi i jesteśmy w ogóle niecelni. Tak, celownik nam podskakuje, strzały nie będą leciały tam, gdzie chcemy. No, łatwiej nas po prostu zabić. Tak samo rzuci w nas ktoś granat i zostaniemy z 10 HP, jak dobrze on leci. No, odradzałbym to. Bardziej doświadczeni gracze mogą sobie na to pozwolić, aczkolwiek no też raczej nie radziłbym kupować awki bez Kevlara. Kolejna kwestia. Granaty. Kolejność zakupywania i które granaty są najważniejsze. Moim zdaniem najważniejsze granaty w CS-ie to smoki. Po prostu jeśli idziemy na bombsite, to idziemy kryć z bombsite'u, musimy mieć w swoim ekwipunku smoki. Są konieczne, no bo co? No bo na przykład tutaj na bombsite B terroryści mogą łatwo sobie tutaj wbić, jeśli rzucą. Nawet nie muszą, ale załóżmy, że rzucili sobie tutaj smoka i mogą sobie w zasadzie wbijać jak do siebie, tak? Bo co, tutaj będzie jeden stał CT, to jest w ogóle odcięty i drugi załóżmy stoi tutaj, to ma pozamiatane.
Jeśli gram po stronie CT, znaczy ogółem, nawet jak gram po stronie Tero, po prostu smoki są kluczowe, tak? Najważniejsze granaty w pierwszej kolejności je kupujemy. Bo jeśli, załóżmy, Terror rushuje bananem, po prostu rzucamy sobie tutaj smokę, tak? No i już jakoś oni te wejście na bombsite B mają utrudnione. Także smoki w pierwszej kolejności kupujemy. W drugiej kolejności radziłbym kupywać sobie flesze, tak? Wiadomo, jeśli rzucamy zwykłe flesze, o, takie o, na banan, no to one nic w zasadzie nie zrobią, tak? Bo Terror zobaczy tego flesza lecącego i on się po prostu od niego odwróci. I będzie mógł dalej kontynuować wbijanie na bombsite B, załóżmy. To, co ja polecam, to rzucanie tak zwanych pop flashy, tak? To są takie flesze, których przeciwnik się nie spodziewa i widzi je dopiero praktycznie w momencie, kiedy one wybuchają, no i nie ma czasu na reakcję. To jest... O, akurat nie wyszło. To jest mniej więcej taki flash. Załóżmy, że jesteśmy Terror, wbijamy na bombsite i tutaj widzimy dopiero jak on leci i on już tutaj wybucha, tak? No to nie mamy czasu na reakcję. No i to są najlepsze flesze. Nie będę w tym poradniku pokazywał, jak rzucać granatów. Jest, myślę, że chociażby na kanale Uizaka on to fajnie pokazywał różne smoki, różne flesze na różnych mapach. Polecam do niego wejść i sobie zobaczyć. Tak. Powiedziałem o smokach, o flashach, następne. No to i tu mamy do wyboru, czy kupujemy sobie na przykład w rundzie dwa flesze, albo zamiast tego kupić jednego flesza i Mołotowa. Mołotowe też są fajne na rzucanie. Na przykład jeśli jesteśmy po stronie Terror, plantujemy sobie tutaj pakę, słyszymy, że CT gdzieś tam idzie. Jeśli jest mało czasu do wybuchu już się zaraz będzie detonacja bomby, no to można sobie rzucić takiego Mołotowa na przykład na pakę, żeby CT nie mógł jej rozbroić, bo po prostu się spali, tak? I tak czy siak wygramy rundę. Lub możemy zawsze rzucać Mołotowy też w takie wąskie przejścia, żeby no trochę obić terrorystów, jeśli będą chcieli zraszować tutaj, tak? Na przykład na Eko. Banana. Kolejna kwestia to... no właśnie, bardzo ważna kwestia w sumie. Zawsze strzelajmy w głowę. Po prostu zawsze. Strzały w głowę są bardzo zabójcze w CS-ie. Nie ma sensu celować gdzie indziej, czy w klatę, czy Boże, w nogi. No nie róbmy tego. Po prostu zawsze celujmy w głowę i starajmy się. Nie musimy szybko strzelać, naprawdę. Nie musimy jakoś nie wiadomo jakich szybkich ruchów robić. Po prostu wcelujmy się w głowę na spokojnie i tyle. Oczywiście ten celownik, cały czas pragnę podkreślić. Nie trzymajmy celownika tak w podłodze i chodźmy, bo to bez sensu. Wiele osób z niższymi rangami tak robi. Nawet nie celujmy tak, po prostu celujmy na wysokości głowy i tak starajmy się chodzić. Ja wiem, że to nie jest łatwe do nauczenia się, ale z czasem każdy to myślę swoi i się tego po prostu nauczy. Także celujmy w głowę i wychodźmy zawsze celownikiem przy krawędzi ściany, tak? Kolejna kwestia. Komunikacja z drużyną. Nauka miejscówek na mapie. Naprawdę, to jest bardzo ważne, żeby nauczyć się miejscówek na przykład, tak? Tu jest albo zioło, albo arch. Tu jest konektor na Inferno akurat. Środek, boiler, short lub pod daszkiem. Naprawdę jest bardzo ważne, żeby znać nazwę miejscówek. No bo jeśli chcemy dać swojemu kumplowi z drużyny jakieś info, no to co mu powiemy? Jak nie będziemy znali nazwy miejscówek, no to nie będziemy mogli mu dać precyzyjnego info, tak? Bo załóżmy, nie wiemy jak się nazywa ta miejscówka na mapie, lub nie wiemy jak tam się nazywa. No to co, no to powiemy środek? No to już jest troszeczkę nieprecyzyjne info, bo środek to w zasadzie jest tutaj, wszędzie, tak? To małe precyzyjne, a jak już powiemy, że jest na arch, no to już mniej więcej wiemy czego się spodziewać. Także nazwa miejscówek po polsku i po angielsku. Możemy sobie ustawić ewentualnie angielski język w CS-ie, czy tam na Steamie, żeby mieć. Tak jak mamy tutaj w lewym górnym rogu u mnie, jest tutaj akurat napisane łuk, tak? Nie wiem czemu to się nazywa zioło po polsku, ale niech będzie.
Także nazwa miejscówek na mapie i komunikacja, tak? Dajemy proste info, krótkie, nie mówimy zbyt dużo, bo po prostu to przeszkadza pozostałym graczom w grze. Załóżmy, zginęliśmy, to się praktycznie nie odzywamy. Mówimy tylko to, co ostatnio widzieliśmy przed śmiercią, znaczy na przykład zabili nas na bananie, to mówimy, że nie wiem, że trzech wbiega na banan, tak? I tyle, i potem się już nie odzywamy. Wiem, że nieraz kusi, żeby coś powiedzieć do swoich teammate'ów, że widzimy, że na przykład robią coś źle, coś nie tak. Sam tak często robię i jestem przez to... I po prostu wkurza to moich kumpli, z którymi gram. Ale starajmy się tego nie robić. Oni grają swoje, oni wiedzą, załóżmy, że nasi teammate'ci wiedzą, jak mają grać, także nie odzywajmy się i będzie dobrze. Kolejna kwestia. Jeśli gramy... Aha, no właśnie, jeśli gramy, załóżmy solo matchmaking, tak? Jesteśmy z Polski, trafimy, nie wiem, na Anglików, na kogokolwiek. Błagam, nie róbcie tak, że będziecie mówić do nich po polsku. Jeśli oni was nie rozumieją, to jaki jest sens, żeby po prostu mówić po polsku, tak? Ruscy, nie chcę tutaj nikogo dyskredytować, ale rosyjscy gracze to po prostu, o matko boska, oni zawsze mówią po rusku. Jeśli po rosyjsku, jeśli nawet są sami w teamie, którzy są, to są jedyne osoby z Rosji, a i tak mówią po rosyjsku, no to krew zalewa po prostu. Po cholerę, przecież nikt go nie rozumie, a oni dalej tak mówią. Dlatego nie bądźcie takimi graczami. Nie mówcie po polsku, jeśli w waszym teamie nie ma Polaków. Starajcie się mówić po angielsku. Nawet jeśli nie jesteście dobrzy z angielskiego, to naprawdę niewiele trzeba. Wystarczy, nie wiem, załóżmy, że terroryści biegną bananem, no to wystarczy powiedzieć banana, tak? Albo two banana, three banana i tyle. To naprawdę nie ma dużej filozofii, nie trzeba bardzo dobrze znać angielskiego. Tylko mówię, nauczyć się miejscówek na mapie i dawać precyzyjne info i tyle. Jeśli natomiast, tutaj taki mały tip, taka mała porada. Jeśli bardzo was wpieniają wasi teammates, załóżmy to są gracze z Rosji i tylko gadają po rosyjsku i nic więcej, czyli tak naprawdę wam tylko przeszkadzają w grze, bo żadnego infa od nich się nie dowiecie, jeśli nie znacie rosyjskiego, to otwieramy konsolę, wpisujemy voice enable i bierzemy 0, tak? I w tym momencie nie słyszymy żadnych głosów z mikrofonu waszych kolegów z drużyny. No i też z przeciwnej drużyny, na przykład gdy skończył się mecz, jest tabela wyników, pokazywane są rangi i wtedy można siebie słyszeć, obie drużyny, to też nie będziecie ich słyszeć wtedy. No albo oczywiście możecie też wziąć tabelę wyników i nacisnąć na danego gracza prawym przyciskiem myszy i zablokuj komunikację. I wtedy nic nie będziecie słyszeli, ale też nie jest dobre, bo to blokuje wszystko, czyli to co pisze, to co inni piszą i to co mówią. A jeśli po prostu wpiszecie w konsoli voice enable 0, to nie będziecie tylko słyszeć głosów z mikrofonu. To co będą wasi kumple z Steamu będą pisali, to zobaczycie. Tak, kolejna sprawa, bo może poruszę kwestię grania po stronie terror szybko. Jeśli, załóżmy, no właśnie, co robimy po stronie terror? W zasadzie możemy się rozdzielić na mapie i każdy będzie krył jakąś miejscówkę, będziemy spróbować robić jakieś piki, kogoś zdejmować, żeby móc gdzieś wbić. Lub możemy całą drużyną, na przykład wszyscy polecieć bananem, tak? Mamy naprawdę większe szanse, jeśli polecimy w piątkę, zabić tutaj dwóch CT i zająć bomb side B i podłożyć bombę, niż jeśli byśmy na przykład tylko wbiegli w dwóch graczy. No to trochę jest słabsza opcja. Druga opcja, tak jak mówiłem, rozdzielenie się na mapie i patrzenie jakichś różnych miejscówek, czy CT nie krócą. No właśnie, nieraz się zdarza tak, że po prostu CT nie wytrzymują presji, załóżmy, ile tam jest, minuta 45 chyba, lub 2 minuty w turniejowym trybie gry na jedną rundę. To załóżmy, że oni czekają do minuty 30, minuty 20 i niektórzy po prostu krócą. Załóżmy, krócą domek, co środek albo banana i stajmy sobie gdzieś tu albo nawet w apsach i po prostu czekajmy, a nóż widelec ktoś skróci i wtedy go zabijemy i będziemy mieli już przewagę, tak? Będzie już 5 na 4, załóżmy. Warto się po prostu zaczaić i czekać, może przeciwnik popełni błąd. Kolejna kwestia. Jak kryć bombsidy?
A może pokażę chwilę później. Postaram się to pokazać na 3-4 mapach. Takie proste porady, jak kryć bombsidy. Teraz może tak. Co bym zalecał dla początkujących graczy, jeśli chodzi o celowanie, o skuteczność trafiania? Polecałbym grać oczywiście grać matchmakingi. Grać, nie bać się, że stracimy rangę. Po prostu grać. Jeśli stracimy rangę, to znaczy, że tak naprawdę na nią nie zasługiwaliśmy. No chyba, że, nie wiem, załóżmy, że 4 metry pod rząd będziemy grali przeciwko jakiemuś cheaterowi, tak? No to wtedy się można wkurzyć, no ale trudno. Jeśli zasługiwaliśmy na tamtą rangę, to po prostu ją odrobimy. Przed każdym matchmakingiem turniejowym radziłbym się rozgrzać. Jeśli to jest nasz pierwszy matchmaking w ciągu dnia, no to naprawdę, wejdźmy sobie na jakiś deathmatcha, zagrajmy jedną, może dwie rundy i to nas troszeczkę rozgrzeje i już będziemy lepsi, tak? Będziemy bardziej skuteczni. Druga kwestia jest taka, żeby sobie ściągnąć, pobrać z warsztatu mapkę jakoś do trenowania aima. Ja postaram się w opisie pod filmikiem wrzucić parę linków do mapek, na których można sobie trenować. Też jeszcze pokażę w tym filmiku zaraz dwie takie mapki, w których można śmiało trenować aima, swoją pamięć mięśniową. Teraz może skupmy się na... Aha! Jeszcze jedna kwestia. Nie polecałbym dawać się boostować komuś, kto gra z Ba lub z aimem. Może to na początku się wydawać fajne, bo szybko wygrywacie mecze, zyskujecie większe rangi, bardzo, bardzo szybko, ale ta osoba, która cheatuje, dostanie prędzej czy później na pewno dostanie bana. No i co się wtedy z wami stanie? Wasze rangi po prostu... Valve cofnie wam rangi do momentu, w którym zaczęliście grać z tym cheaterem. Także nie warto grać z cheaterami, nawet jeśli widzicie cheatera we własnej drużynie, zreportujcie go i tyle. Będziecie mieli czyste sumienie. Druga kwestia to... boostowanie niższych rang przez doświadczonego gracza lub smurfa. Nawet takiego, który nie gra na cheatach. Też raczej bym tego nie polecał nikomu, bo po co wam tak naprawdę ta wyższa ranga? Żeby pochwalić się kolegom, nie wiem, w szkole czy nie wiem, w pracy. No po co, no. Wydacie na przykład trochę kasy na to, żeby ktoś was zboostował, załóżmy, nie wiem, z Silvera do Orła nawet, czy do nawet wyższej rangi. I co wam z tego? Jeśli nie będziecie grali z tym graczem potem, tylko będziecie grali sami na tych zboostowanych rangach, to tak naprawdę nie będziecie wiedzieli nic, nie będziecie umieli grać nawet na tych graczy z wyższymi rangami. Oni będą was ogrywali jak będą chcieli, tak? Będą lepsi w movemencie, będą mieli lepszy game sense i oczywiście aimowo będą lepsi, tak? Będziecie mieli jakieś, nie wiem, 1 do 15, takie będziecie mieli fragi i to będziecie bezużyteczni w zasadzie dla reszty waszej drużyny. Także nie polecam w ogóle dawać się boostować, tak? Nie płaćcie za to. Polecam po prostu ćwiczyć, samodzielnie dochodzić do wyższych rang. Na pewno to da wam większą satysfakcję gry. I tak, co następne? Może pokażę teraz tak pokrótce, jak kryć bombsite na kilku mapach. Może zacznijmy od Inferno. Radziłbym kryć tutaj bombsite B we dwie osoby. Razem z partnerem. Możecie to zrobić na kilka sposobów. Ja wam zaprezentuję no, takie dwa, trzy sposoby. Możecie grać tak, że jeden staje tutaj na cemencie i będzie krył. Oczywiście tutaj trzeba sobie rzucić smoke'a na początku rundy. Tak. No, troszeczkę bardziej powinien być w tą stronę ten smoke. I jeden CT może stać sobie tutaj, a drugi stoi tutaj. I taka sytuacja jest dobra, jeśli rzuci się smoka, bo po prostu jeśli się terroryści zdecydują na wybieganie przez tego smoka, no to będą mieli trochę gorszą sytuację, tak? Będziecie mieli przewagę nad nimi, bo wy ich pierwsi zobaczycie i możecie ich spokojnie tutaj powystrzelać. Kolega tutaj patrzy, jeśli widzi, że terroryści biegną i sobie nie daje rady, troszeczkę się cofa i wtedy ta druga osoba przejmuje inicjatywę i stara się tutaj wykańczać, tak? Mołotowa też tutaj może rzucić potem, jak wam się skończą smoki. Można też kryć w ten sposób, że jedna osoba stoi, jeden cotek stoi tutaj na respie, a jedna osoba tutaj, przy jedynkach. I co? Kryjemy, stoimy i ta osoba, która tutaj patrzy banana, to
No właśnie, radziłbym, żeby nie stała tak, bo Anusz Widelec, terrorysta, wyskoczy, jedną pestką nam strzeli głowę i leżymy, tak? Radzę stać tak, po prostu i na słuch grać, i ewentualnie od czasu do czasu po prostu zerknąć sobie, czy nikt tam się nie pojawił. Jeśli słyszymy, że gra, że terroryści zamierzają wbić, no to po prostu rzucamy smoka, tak? Jeśli się zatrzymali, no to okej. Gorsza sytuacja jest, jeśli terroryści zamierzają tutaj po prostu rzucić smoka na respawn T, tak? Bo my tutaj stoimy i w zasadzie jesteśmy, no, w dupie. Co robimy w takiej sytuacji, gdy widzimy, że smoke leci na respawn T, a my tam, nasz kumpel tam stoi? Wtedy ta druga osoba, która stoi na jedynkach, jeśli widzi, że leci ten smoke, to bardzo szybko musi rzucić takiego smoka. Wtedy osoba, która stała tutaj, tak, załóżmy, że tutaj stoi smoke, którego rzucili terror, po prostu wybiega tutaj i zabija tych terror, którzy tutaj będą przebiegali. No, to jest bardzo fajna pozycja, lubię tak grać. Także to takie podstawy. No i oczywiście jeszcze CT, który tutaj siedzi na jedynkach, jak rzucił smoka, a słyszysz, że terror wbijają, no to po prostu rzuca tego pop flasha. Wtedy nasz kumpel, co stoi tutaj, odwraca się. A my po prostu wychodzimy i zabijamy tych terror, którzy przez tego smoka przeszli. Jeszcze kwestia grania za WP. Można grać tutaj na bananie taką pozycję i tylko być wcelowanym w punkcik, ale wtedy jest ryzyko, że terrorysta może skoczyć tutaj na drwinko i nas zdążyć szybciej ustrzelić, bo on będzie już wcelowany, a będziemy musieli zrobić taki ruch, tak? Ja lubię grać na początku rundy, jeśli mam awkę, to rushuję jak najszybciej banana. Kolega może rzucić tutaj flasha górą mi, a ja po prostu biegnę. Wchodzę na samochód i tu stoję. I tylko czekam, aż ktoś wyjdzie. Jeśli ktoś wyjdzie, strzelam i od razu cofam, tak? No, nie polecałbym początkowym graczom stawania na tej pozycji. Bo jeśli mieliśmy gorszy resp od przeciwnika, to po pierwsze, tu może nam wyjść, tu może nam wyjść, a może być już nawet tutaj terror. Także jeśli jesteśmy tutaj za wkostelowani, a terror nam wyjdzie stąd, no to bardzo nas szybko może strzelić, tak? Także raczej polecałbym stanie na tej pozycji. A jeśli już strzelimy, trafimy czy nie trafimy w przeciwnika, nieważne. Jeśli już cofniemy, to można przejść na tą albo na tą pozycję. Aczkolwiek ja średnio lubię, jeśli gram zawką. Bardziej polecam grać na tej pozycji, na szpulach. Stoimy tak, tutaj. Po prostu strzelamy w tych, którzy idą. Tak samo, jeśli leży tutaj nasz smoke, a ktoś tutaj stanie, to będziemy mogli też go zobaczyć i zestrzelić. Takie porady na bombsite B. Jak stać na bombsite A? Jak go kryć? Jeśli mamy awkę, no to i gramy na arczu, to możemy oczywiście tutaj. Tutaj tak się wychylić i czekać, aż ktoś wybiegnie. Jeśli wybiegnie, to zabijam go. Nie polecam tak wychodzić, bo ktoś już tam może być na rampie wcelowany, na przykład też zawką i nas ustrzeli. Więc tak, radziłbym grać. Jedna osoba tutaj, na arczu. Ewentualnie tutaj, ale to gorzej, bo nie mamy gdzie uciekać w zasadzie. No i oczywiście, jeśli słyszymy, że terror podchodzą, to rzucamy smoka. No, średniego rzuciłem, ale wiecie, o co chodzi, trzeba rzucić na środek. I stoimy tutaj, tak? Strzelamy. Jeśli już nie mamy smoków, to po prostu stoimy tutaj, możemy tak nawet stać i na słuch. Jeśli kogoś słyszymy, to możemy wychylić, strzelić i cofnąć. Jeśli widzimy, że oni wbiegają, dużo ich wbiega, no to możemy. No właśnie, co możemy zrobić? Możemy ewentualnie się schować tutaj, ale to jest słabo, no bo z tej pozycji terror nam może tutaj rzucić smoke'a, tak? I w zasadzie nic nie widzimy. Więc polecam albo stanąć tutaj. Za awką nawet możemy tutaj sobie stanąć, to też jest fajna pozycja, bo jeśli też tam wyjdzie środkiem awka, to prawdopodobnie nas trafi w nogi, bo stoimy troszeczkę wyżej, a możemy go ściągnąć. Albo gramy na bardzo defensywnie, gramy w ten sposób. Tak. Warto cofnąć, warto, jeśli widzimy, że terror jest za dużo i nie dajemy sobie rady, to warto cofnąć bardziej w głąb BS-a. To był Arch, to było zioło. Druga osoba. Dobrze by było, żeby stała na shorcie. Że ona teoretycznie stać tutaj, w tym momencie, w tym miejscu, lub stać tutaj. Jeśli lecą jakieś flashe, no to nas ten filar trochę zasłoni i nie będziemy tak bardzo zaflaszowani. Tak.
No i to jest taki tak zwany krzyżowy ogień. Tutaj stoi CT lub tam i po prostu jeśli wbiegają terroryści, to możemy ich w krzyżowy ogień wziąć na 2 baty i możemy ich zabić. Tak samo osoba stojąca tutaj pod daszkiem na szorcie może od czasu do czasu sprawdzić boiler, ale nie za głęboko. Ja bym polecał tylko tak wejść, zobaczyć, posłuchać i w zasadzie cofnąć, tak? Jeśli widzimy, że nie dajemy sobie rady i wbiegają terroryści, no to cofamy się w głąb BS-a. I trzecia pozycja na bombsite A, można grać albo tutaj, na słuch, i tylko wychylamy, nie ma, to cofamy, wychylamy i cofamy. Lub możemy grać tutaj, też bardzo fajna pozycja, bo widzimy trochę tutaj shorta, jeśli będą wbiegali terroryści i będziemy widzieć, czy ktoś z apartamentów nie wybiega. Lub tutaj. Stoimy tutaj. Widzimy tylko. Oni nas, terroryści wychodzący z apartamentów, w zasadzie widzą naszą tylko głowę. Czasami nawet ciężko tutaj dostrzec kogokolwiek. Zależy jeszcze od kolorów, jakie mamy ustawienia kolorów. Widzimy zarówno apartamenty, jak i widzimy tych, co wchodzą shortem. Tak. Dobrze. Teraz powiem tylko szybko o może plantach na bombsite'ach. Jeśli jestem terrorystą, wbiegam tak, że zajęliśmy tutaj wszystko. To, no właśnie. Moim zdaniem są dwie najlepsze miejscówki na planta. Pierwsza miejscówka to jest tu. Dlaczego tutaj? Bo jeśli postawimy tutaj pakę, to możemy ją coverować z boilera zarówno. Będziemy słyszeć stąd, czy ktoś rozbraja i czy jakieś kroki stały tutaj, czy jakiś CT idzie. Po prostu wychylamy i zabijamy, tak? To pierwsza miejscówka, z której możemy pilnować. Druga to oczywiście skrzyża, spita. Będziemy tu wszystko doskonale widzieć. Trzecia to apartamenty, też możemy wychylić i zabić kogoś, kto splantował, kto broi. No i możemy też stać ewentualnie na cmentarzu, tak ukryci. Jeśli nie będą nas tutaj szukać, no to mamy szansę, że ich zaskoczymy. CT. Po prostu wychylamy, zabijamy. Druga pozycja na planta, moim zdaniem, bardzo fajna, to jest ta pozycja. Tutaj mniej więcej, tak. Stawiamy planta, plantujemy bombę i możemy zarówno kryć tutaj z biblioteki, aczkolwiek oni tutaj mogą smoka rzucić CT, więc no gorzej. Możemy kryć równie dobrze, nawet chyba z apartamentów, także z cmentarza i także z krzyża. Więc polecam te dwie miejscówki na planta, bo są najlepsze. Po prostu najłatwiej kryć pakę z nich. Nie polecam tej miejscówki, bo no. Po prostu ciężko zastrzelić CT, który będzie broił. I tej. To są dwie takie miejscówki, w których plantuje się bombę, jeśli się nie ma czasu. Jeśli się koniecznie chce splantować, na przykład na rundzie eco, tak, jakimś cudem się wdarliśmy na bombsite i chcemy koniecznie zaplantować, ale żeby nas w tym momencie nie zabili, gdy będziemy plantować, no to po prostu plantujemy w rogu tutaj i już trudno, tak, żeby tylko paka była. Przelećmy na bombsite B. Tutaj. Można splantować tutaj. To jest taka standardowa pozycja przy grillu. I możemy zaplantować tutaj, tak? Jeśli na przykład od CT stoi AFK i chcemy zaplantować, no to chcemy się koniecznie schować, no to plantujmy tutaj. Aczkolwiek moim zdaniem najlepsza opcja na planta to jest jednak tutaj. Bo w zasadzie zewsząd widzimy, czy ktoś rozbraja z banana, z CT, ruin. Albo tutaj. Gorzej na bananie, tak? Jeśli pilnujemy paki, no. Ale to też jest bardzo dobra miejscówka. Dobra. Przejdźmy może na Mirage'a. Szybciutko pokażę też pokrótce, jak bronić bombsite'ów. Czy może bardziej jak się ustawiać na bombsite'ach. I też jak plantować. Ta mapa. Że się wczytuje przez nagrywanie. Może w takim razie, jeśli tak się długo wczytuje, to pokażę tylko tą jedną mapę. Jeszcze Mirage'a, resztę sobie odpuszczę. Myślę, że też na innych kanałach na YouTubie możecie sobie znaleźć. Czy jest. We will defeat the mercenaries. Stawię. Są
One must be covered the bomb. Dobra. Lecimy. Tak, najpierw zacznę może od bronienia bombsite'ów. Polecam, żeby na Mirage'u dwie osoby kryły bombsite B. Jedna może stać... Oczywiście trzeba sobie tutaj rzucić smoka w apartamenty. I tak, i albo stoimy tutaj, na wanie. Aczkolwiek to też ryzykowne, bo mogą nas tutaj nawet przez tego smoka przestrzelić. Możemy równie dobrze stać tak i na słuch grać. Lub tu. Tylko czekać. Albo po prostu tak bardziej defensywnie. I stoimy i jesteśmy wcelowani w punkt, tak? Jeśli widzimy głowę, to strzelamy. No jak gorzej jak przeskoczy, no to bardziej tu i wtedy ich celujemy w nich, zabijamy. Druga osoba patrzy shorta. Zależy, no. Może stać nawet aż tak. Tak bardzo wysuniętym. Aczkolwiek trzeba uważać, bo na delpanie, na krzesełku bardzo często stoi awka. Celowana właśnie w shorta. Więc albo stoimy mniej więcej tak i tylko na słuch gramy, patrzymy konektor. Albo tutaj patrzymy i ewentualnie wchodzimy w drabinkowy. Aczkolwiek polecam, no to wszystko zależy oczywiście, czy słyszymy jakieś kroki w apartamentach, bo jeśli tak, to pewnie terroryści będą chcieli wejść na bombsite B. No to tylko tutaj stoimy i patrzymy się mniej więcej w taki sposób, tak, żeby nas za bardzo nie było widać. Trzecia osoba to najczęściej snajper. Stoi w okienku. Chodzi tędy. I będzie stał w okienku. I pilnował, co się dzieje na midzie. I ewentualnie w underpassie, chociaż to no, trochę gorzej. Więc dam sobie broń. Tak. Jak skryjemy okno z awką na Mirage'u? Można w zasadzie na trzy sposoby. Pierwszy sposób, oczywiście, jeśli startujemy tutaj z respu, mamy dobry resp, lecimy ile sił w nogach, rozbijamy kratkę, wchodzimy, możemy się ustawić albo tak, czyli z kucnięciem i jesteśmy celowani tutaj, lub możemy wybiegać, wskakujemy tutaj na to drewienko i jesteśmy wcelowani tak. Ta pozycja jest o tyle fajna, że terror się zazwyczaj tego nie spodziewają i jeśli jest ktoś tam, wychodzi, też z awką, to w zasadzie celuje w te miejsce, tak? A tutaj są nasze nogi, prawie że nasze stopy. Nasz brzuch jest tutaj gdzieś, a on jest celowany tutaj, więc mamy przewagę. Jeśli nas trafi, to dostaniemy tam za 80, tak? Ale przeżyjemy i możemy go zabić. Tylko że ta pozycja jest o tyle gorsza, że nie możemy w niej trwać za długo, tak? Nie możemy długo stać w tej pozycji, bo po prostu terroryści, którzy będą biegli underpassem, będą mogli nas zauważyć i łatwo ściągnąć tutaj, tak? Dlatego polecam, nie wiem, jakieś 5-10 sekund stać w tej pozycji. Jeśli nic się nie dzieje, to wracamy z powrotem do tej pozycji, tak? Patrzymy mida. Trzecia opcja jest to stanie... Po prostu biegniemy, raszujemy ile sił w nogach i stoimy tutaj. I robimy mniej więcej coś takiego, tak patrzymy. Tylko też trzeba się cofnąć jak najdalej, żeby nas z underpassa nie było widać. I patrzymy tak. Terror najprawdopodobniej będzie celował w to miejsce, jeśli będzie miał awkę, my będziemy stali tutaj i jeśli zrobi tylko krok, to go ściągamy. To było mniej więcej na tyle. Aha, jeśli dostaniemy smoka w okno, tam z respa terror ktoś nam rzuci smoka, że nie będziemy nic widzieć, no to musimy wycofać koniecznie. Polecałbym mniej więcej wycofanie na tą pozycję. No jest troszeczkę mniej wygodna, bo trzeba patrzeć góra-dół, tak? Nie wiadomo skąd nam wylecał terror. Jeśli smog w oknie zniknie, to wracamy z powrotem do okna. Teraz bombsite A, jak kryjemy. Oczywiście polecam, jeśli na początku rundy, polecam rzucić tutaj smoka sobie. O, trochę mi nie wyszedł, ale... Żeby po prostu rampa terro była zasmokowana, tak? Żeby mieli trudniej wyjść, żeby byli bardziej zdezorientowani, gdy będą wychodzili na ten bombsite. Rzucamy sobie tego smoka i co? I możemy grać... No jest wiele opcji. Możemy grać tak. Tutaj, na tej pozycji. I będziemy tutaj słyszeli świetnie wszystko, co się dzieje w pałacu. I... No i po prostu tutaj kryjemy, tak? Możemy też kryć tutaj. I słuchać, patrzeć. No to się całkiem spoko miejscówka. Aczkolwiek jest ona o tyle zła, że
Może nam tutaj też rzucić po prostu Mołotowa z pałacu tutaj, wrzucić pod drewno i wtedy się palimy. Lub z Tetrisa też nam mogą rzucić Mołotowa. Dlatego raczej bym polecał albo tą miejscówkę, albo na palących. Stoimy i patrzymy tutaj ewentualnie, tu. Patrzymy sobie tutaj. Druga osoba w tym czasie ewentualnie może, aczkolwiek nie polecam, patrzeć tutaj mida. Bo jeśli mamy kogoś w oknie, no to on nas wyręczy w tym. Więc druga osoba stoi na schodach. Przy schodach, tak. Słyszymy wszystko, co się dzieje na rampie i widzimy pałac. Też polecam rzucić sobie smoka do pałacu. Tak. Nawet takiego smoka rzuciłem, że będzie widać stopy. A, nic lepszego. Dobra. Świetnie. No i tak jedna osoba stoi na schodach. Jeśli terroryści rzucą smoki na schody i tutaj załóżmy smok tutaj i tutaj. O, bardziej tutaj. No to w zasadzie jesteśmy, nic nie widzimy, tak? I co teraz? Co w takiej sytuacji zrobić? Ja polecam, jeśli lecą takie smoki, a jeszcze nie wybuchły, to można zrobić tak, że się schowamy tutaj. No to jest taka dosyć odważna pozycja, no ale terroryści się prawdopodobnie nie będą tego spodziewali. Może nawet jeśli zobaczymy jednego terrorystę przebiegającego i jeśli on nas nawet nie zauważy, to możemy go po prostu puścić i skupić się na większej ilości, tak? I ich zabić. No, albo skupić się na tym jednym i po prostu bronić się dalej. Lub jeśli są smoki, no to co możemy zrobić? No to możemy wrócić tutaj przez gniazdo snajpera i na respa. I stąd próbować jakoś pomóc temu koledze. No dobrze, teraz może z perspektywy terro, jak plantować paki na bombsite'ach? Wiadomo, najbardziej znaną pozycją i lubianą przez graczy jest ta pozycja, aczkolwiek moim zdaniem jest ona dosyć, no, beznadziejna, tak? Po co? Plantujemy tutaj pakę, bardzo często tutaj albo był smoke, albo go nie było i albo się skończył. Poza tym CT może wskoczyć na to i nas po prostu stąd rozwalić. Poza tym krycie z tej pozycji, gdzie paka jest tutaj, jest słabsze, bo co? Możemy w zasadzie kryć tylko z pałacu plus z respa CT, tak? To jest słaba pozycja. Bardzo fajna pozycja jest tutaj. O. Mi się. O, tutaj. Czyli zaplantujemy tutaj pakę, to mamy bardzo duże możliwości. O, możemy się schować w dżungli, możemy gdzieś być w konekcie, możemy być na rampie, a nawet możemy być w pałacu, tak? Tylko w pałacu to trzeba będzie troszeczkę wychylić się, no ale też zobaczymy, tak? Ja wiem, trudniej jest tutaj zaplantować, bo jesteśmy bardziej odkryci. No ale to trzeba sobie tutaj rzucić smoka na schody i na połączenie schodów z dżunglą i wtedy możemy śmiało plantować pakę. A zaraz wam pokażę na szybko smoke na schody. Tak. I smoke na łączenie dżungli ze schodami. Jak mamy takiego smoka, to w zasadzie możemy plantować. Tak, jeszcze dobrze, jakby nas jedna osoba coverowała, gdyby ktoś wybiegł przez tego smoka. I to jest w zasadzie najlepszy plant, jaki może być. No, jeszcze ewentualnie można tutaj zaplantować pakę. Teraz plant na bombsite B. W zasadzie, jeśli chodzi o planta na B, no to jest taki jeden. To jest w zasadzie standard, bo jesteśmy dosyć kryci, tak? Można też tutaj zaplantować, ale koniecznie tam albo leży smoke w kuchni, albo jeden z naszych teammateów jest w kuchni i nas kryje. Ten plant jest o tyle dobry, że po prostu go lepiej widać z pałacu, tak? Z apartamentów. No, można też zaplantować tutaj, no, ale to słaby plant jak dla mnie. Można zaplantować tutaj, też słaby plant, ale tutaj się plantuje w zasadzie jak załóżmy na rundzie eko, gdy jak za wszelką cenę chcemy zaplantować, nieważne w jaki sposób, żeby była po prostu kasa za pakę, tak? Za plant. Albo możemy zaplantować tutaj. Też jest fajna pozycja, bo możemy kryć z apartamentów, możemy kryć z shorta. Także polecam tutaj plantować. No dobrze. Myślę, że chyba to było na tyle w tym poradniku. Jeśli sobie przypomnę o czymś jeszcze, to może coś dodam.
A jeśli nie, to było na tyle. Mam nadzieję, że mój poradnik pomógł wam. Stanie się lepszymi graczami w CS-a. Jeśli wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i polecam zasubskrybowanie mojego kanału, bo na pewno będą się pojawiały w przyszłości jakieś ciekawe filmiki lub poradniki. To było na tyle dzisiaj. Na razie.